Ja widziałem, jak on miał trening tam, nie? Pokazywał kilka rzeczy, a ja powiedziałem, no to nie jest zawodnik dla mnie, no. I nawet on mnie nie uderzył. Możesz popatrzeć na mnie. Piękny jak zwykle. Ja byłem tak spokojnie, wołałem go, żebyś bić, ale wiesz, kończył jak kończył, nie? Ja lubię Aszkabela, jej żomale, przyjechaliśmy razem. Gratuluję po pierwsze wygranej, spektakularnej. Powiedz mi, kto tutaj u twojego boku również stoi? Właśnie tu jest mojego tata. Witam, gratuluję. A tu mam mojego trener. Witam. I tam jest mojego brata. Okej, słuchaj, powiedz mi, jak ci się podobało tutaj pierwszy raz jako Freak Fighter wyszedłeś, prawda, do walki w Prime'ie? No tak właśnie. Jeszcze raz dziękuję. No, powiem tak, ja już oglądałem Prime od dawna, byłem na kilka konferencjach, na kilka gala, popatrzyłem jak są walki i tak dalej. I później dostałem walkę, nie? I powiedziałem, no dobra, muszę się ruszać, muszę się pokazać, to ja trenowałem mocno. Niektórzy hejtowali, ty nie trenujesz, siedzisz po prostu tylko na live, bo ja streamowałem codziennie, nie? Ale trenowałem też. Po prostu, wiesz, zrobiłem niespodziankę i jak widzieliście, on dostał ode mnie, nie? W pierwszej rundzie, jak obiecowałem. Tak, dokładnie. Nie wiem, czy widziałeś mojego filmiki, o które powiedziałem, no. Wchodzę w tej oktagonie, pierwszą rundę kończę go i to zrobię. Powiedz mi, czy był jakiś przełomowy moment podczas tej walki, no, w którym ty wyczułeś, że to już jest jego koniec? No właśnie przed wejścia, ja stoiłem obok niego i on obiecował dużo rzeczy. Powiedział, ja cię kończę, będziesz musiał wyjechać i tak dalej, a ja po prostu popatrzyłem, nie? Ja widziałem, jak on miał trening tam, nie? Pokazywał kilka rzeczy, a ja powiedziałem, no to nie jest zawodnik dla mnie, no. Wychodzę i kończę go. I nawet on mnie nie uderzył. Możesz popatrzeć na mnie. Piękny jak zwykle. Powiedz mi, czy ty będziesz kontynuował swoją karierę jako Freak Fighter? No właśnie, no, mam nadal umowę i będzie kontynuował, nie? Na razie w Prime'ie. No, na razie w Prime'ie, nie? A znasz mniej więcej inne federacje, na przykład Fame? No tak, znam Fame i High Elite, ale niestety High Elite jest zablokowany, nie? Teraz jest nowa federacja Cloud. No, postaram oglądać, nie, Freak Fighter, nie? Od kiedy ty się zacząłeś tym interesować? No właśnie, już od dawna, nie? Powiem ci tak, ja u mojego kraju już trenowałem, tu zacząłem jeszcze trenować, ale to było tajemnica, nie? Nikt nie powiedziałem publicznie, wiesz? Czyli jak się dostałeś tutaj do Prime'u? Czy sam jakby wskazałeś, że hej, chciałbym zawalczyć, czy ktoś cię znalazł? Nie, ale właśnie ja miałem spina do Robalini, nie? I ja chciałem przebić z nim. Po tej walce, co on widział dzisiaj, prawdopodobnie już nie będzie chciał ze mną walczyć, bo będzie uciekał, bo powiedział, że ma kontuzję i tak dalej, ale zobaczymy. A jakie było dla ciebie odczucie, wejście przed halę i patrzenie na ludzi, którzy skandują twoje imię, pseudonim? Powiem ci tak, nie miałem stres, ponieważ ja kilka razy już zrobiłem tak kilka show w klubie i w klubie są więcej osób, nie? I wiesz, ja jestem osobą, która jest otwarta z kamerki, nie mam problem, nie? I wychodziłem na spontanie, nie wiem, oglądałeś właśnie, widziałeś, ja byłem tak spokojnie, wołałem go, żebyś bić, ale wiesz, kończył jak kończył, nie? A powiedz mi, czy ty dasz właśnie mu rewanż, czy nie? Powiem ci tak, nie, bo słaby. A czy on w jakiś sposób cię uraził, tak, że miałeś z nim konflikt realny, czy to było sportowe takie? Właśnie zacząłem mieć do niego konflikt, jak federacja zadzwoniła do mnie, Robalini nie może walczyć, ale walczy z Olejnik. Właśnie zacząłem mieć kilka rzeczy na niego, bo on zaczął szeprzyć do mnie, nie? Nie wiem, czy oglądaliście za Dima, nazywał mnie jak no name i tak dalej, nie potrafię się bić. A ja wiem, dużo gadam, ale dużo też pokazuję. A czy ty myślisz, że będziesz teraz gwiazdą nową taką, bo dopiero zadebiut... Tak. Czujesz tak, bo pokonałem go w chyba 60 sekund, na imię, nie? Czyli teraz będziesz gwiazdą tak naprawdę i prawdopodobnie będą się chcieli z tobą bić i to wiele osób. No, komu dałbyś jako opiekę? Nawet kilka zawodników Prime już pisali do mnie, nie? Właśnie, ale to są słabe, nie daję mu, wiesz... Szansy, a z kim nie? Chciałbyś zawalczyć? Powiem, że tak, jak chcesz coś mocnego, to zależy od federacji. Na przykład mam tutaj na głowę Bagietę, nie? Bagieta? No. Czyli Bagietę chciałbyś pokonać i no. Też w MMA? No,
A dla mnie obojętne, może być K1 nawet. Tak? No. Czyli czujesz się w każdej płaszczyźnie bardzo dobrze. No. A jak oceniasz Jasia Kapelę i właśnie Bagietę, to starcie? Powiem ci tak, ja lubię Jaś Kapela, jej żomale, przyjechaliśmy razem z Tesla, nie? Firmą, której mam współpracę, Driver. Właśnie jest tak. Uważam, że on dostanie, bo Bagieta jest szybki. A Jaś Kapela lubię po prostu pajasować, mogę tak wam mówić. Ale czyli obstawiasz, że kto wygra? Bagieta. Bagieta. No, no i potem Bagietę chciałbyś pokonać ty. A jeszcze dzisiaj byś wyszedł do niego? Masz siłę? No, mam siłę. Mogę. Tak? No. No to słuchaj, do organizatorów i trzeba to robić. Byłoby spektakularnie, na pewno. Powiedz mi jeszcze, od jak dawno ty jesteś w Polsce? Właśnie ja mieszkam tutaj 4 lata i kilka miesiąc. I tak dobrze nauczyłeś się mówić po polsku? No, bo chodziłem do szkoły językowej 2 lata. I miałem tak dużo przyjaciół, nie? I mi pomagali w ten sposób, nie? A masz tutaj dużo znajomych, przyjaciół? Jak się tutaj odnajdujesz? No tak, wiesz, mam ziomale tutaj, o które są zawodnik też prime, o które byli cały czas ze mną, nie? A jeżeli chodzi o bycie tutaj na stałe, planujesz to, czy planujesz też... Właśnie muszę dostać, bo nadal mam umowę. Ale mi się podoba, prime jest spoko. Pokazywałem, co musiałem pokazywać i tak jest. A na jaką walkę najbardziej czekasz, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie? Tak, Murański i jeszcze Don Cacio, nie? Kto może wygrać, Murański czy Jóźwiak? Powiem ci tak, Murański to ma mocną głowę, ma szans. Oglądałeś jego walki? No oglądałem kilka walk, nie? Oglądałem. A Cacio czy Zadora? Cacio. Czemu? No, bo wydaje mi, nie? Bo on dużo już trenuje, przeczytałem jego historię, on jest mocno, wiesz, w ten sposób uważam, nie? Słuchaj, dużo osób też zarzucało ci, że ty byłeś ostatnio na konferencji pod wpływem jakichś używek, czy to prawda? Co jeszcze raz? Dużo osób pisało w komentarzach, zarzucało ci, że byłeś pod wpływem używek podczas konferencji, czy nie, to prawda? Nie, to nie jest prawda. Po prostu ja odpaliłem, bo dostałem dużo hejter. Na pierwsze konferencja, co czarny Polak tam robi, się nie ruszył, po prostu siedział i tak dalej, nie? To ja postarałem się odpalić i pokazywać, nie? Co naprawdę umiem. I pokazywałem właśnie. Okej, czyli po prostu ty stwierdziłeś, że teraz pokażesz więcej, bo miałeś tam hejterów. Teraz będzie gadał mniej i pokazywać więcej. Okej, a powiedz mi jeszcze, tutaj mamy flagę, mamy twojego brata, tatę, tak? Trenera, puchar. Czy możesz się pochwalić do kamery? Tak, jak kolor kamery. To jest? Jak... Złoty. No złoty. To jak się na następne w domu? Na następne w domu masz kolejny taki puchar. No. I z kim wygrywasz? Z Bagietą. No, a kolejny? Ale zależy od federacji, nie? Co mi dadzą. A kolejna osoba po Bagiecie? No Adrian, nie? Adrian? No. A po Adrianie? Adrianie? Nie, na razie nie, wiesz, na razie te dwie osoby, nie? Mogę a tak czy zrobić. Czujesz, że możesz być osobą, która tutaj zrobi wielkie zamieszanie we freakfightach i będzie w przyszłości jakimś takim królem jak Cacio? Uważam tak, nie? Bo ja jestem osobą, o której zawsze mówię, dam radę i dam radę, nie? A czy spotkałeś się z jakimś hejtem związanym z występem tutaj? No, dużo hejter, nie? Dużo hejter. Czego dotyczyły te hejty? No właśnie, wyjeżdżaj do swojego kraju, nie wiem co ty tutaj robisz, dostaniesz od olejnika, szukasz po prostu atencja i pokazywanie, nie? Dla mnie to hejter to jest tylko motywacja, powiem ci tak. Czyli to cię motywuje? No, to mnie motywuje. Słuchaj, dziękuję ci bardzo, Ronaldo, za tą rozmowę i życzę powodzenia w przyszłości. Proszę bardzo. Thank you. Pozdrawiam wszystkich.